Szanowni Państwo, skrytce. Tak czy raczej? Jest. Paragraf 1. Przeznacza się środki w kwocie 35 tysięcy złotych z rezerwy zadań priorytetowych. Dodatkowo na zadanie pod nazwą Modernizacja Wojska przy Szkole Podstawowej nr 31. Współfinansowanie zadania powierzonego realizator ZIS. Łączna kwota na zadanie z puli środków priorytetowych dzielnicy wyniesie 74 500. Przypomnę jeszcze tylko w celu wyjaśnienia, że dodatkowo do tej kwoty dochodzi kwota z zadań powierzonych. O ile dobrze pamiętam, nie, 16 tysięcy co powierzonych. Proszę Państwa, ta uchwała, jak i jedna z kolejnych jeszcze, to jest to, co apelowałem. Szukałem możliwości przesunięcia środków na inwestycje. No i uznaliśmy na zarządzie, że po prostu to jest jedno z tych zadań, gdzie możemy jeszcze pieniądze przesunąć na inwestycje. Czy jakieś pytania? A czy to będzie większe wójstwo, tak? Znaczy inaczej, ono będzie praktycznie skończone. Tak powiem, dlatego że jeszcze szkoła dołoży około 30 tysięcy, czyli łącznie na to zadanie będzie 121 tysięcy, co powinno pozwolić zrobienie już pełnego wojska z piłkopytami. No i ile zrobimy za te pieniądze, tyle będzie. Podobne wojsko przy szkole 32 właśnie mniej więcej tyle kosztowało. To będzie na to 100 tysięcy kosztowało. No tak sobie to jest większe troszeczkę. No więc i trochę więcej piłkopytów będzie. Bardzo dobrze wydane pieniądze. Czy jakieś jeszcze uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.